Jest środa, 30 stycznia. Jezus opowiada dziś swoim słuchaczom przypowieść o siewcy. Zwraca uwagę na postawę słuchania Słowa Bożego. Na początku tej modlitwy poproś Jezusa o dar wsłuchania się w Jego Słowo. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka. Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce. Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno ziarno padło na drogę i przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia. Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak, że nie wydało owocu. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i wydawały plon, wschodząc i rosnąc. A przynosiły plon 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I dodał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli, razem z 12 o przypowieść. On im odrzekł, wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli uważnie, a nie widzieli, słuchali uważnie, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili, i nie była im odpuszczona wina. I mówił im, nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A oto są ci, którzy są na drodze. U nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo w nich zasiane. Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem, gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie. To ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak, że pozostaje bezowocne. Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Ludzie zbierają się wokół Jezusa. Ich liczba jest tak wielka, że Pan wsiada do łodzi i z niej naucza. Przypatrz się tej scenie oczyma wyobraźni i pobądź razem
z jego słuchaczami. Spróbuj wczuć się w ich postawę wobec nauczającego Jezusa. Dlaczego do Niego przychodzą? Poprzez obrazy Jezus wymienia różne rodzaje ziemi. Trzy pierwsze to obraz gleby nieurodzajnej. Chociaż otrzymała żyzne ziarno, nie wyda owocu. Przeszkadzają w tym różnorakie okoliczności. W życiu człowieka jest to lekceważenie słowa, niestałość w jego zachowaniu, oraz postawienie wartości świata na pierwszym miejscu. Przypatrz się glebie swojego serca. Czy są tam obszary ziemi nieurodzajnej? Jak wsłuchujesz się i pielęgnujesz słowo Jezusa? Słowo Jezusa jest żywe i skierowane na wydanie życia. Jedyną z pokus dla żyznej ziemi może stać się perfekcjonizm, to znaczy wymagać od siebie i innych jedynie stokrotnego owocu, a w tym samym czasie lekceważyć owoc o mniejszej wartości. Nawet mały owoc jest oznaką Bożej żyzności w Tobie. Zobacz te dobre owoce, które Pan już w Tobie sprawił. Poproś Go o dar, aby czynił Twoje serce ziemią coraz bardziej żyzną, wydającą owoc. Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce. Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno ziarno padło na drogę. I przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia. Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak, że nie wydało owocu. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i wydawały plon, wschodząc i rosnąc. A przynosiły plon 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I dodał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli, razem z 12 o przypowieść. On im odrzekł, wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli uważnie, a nie widzieli, słuchali uważnie, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona wina. I mówił im,
Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A oto są ci, którzy są na drodze. U nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo w nich zasiane. Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem, gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie. To ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak, że pozostaje bezowocne. Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Na koniec modlitwy zwróć się do Jezusa z ufnością, że pomimo grzeszności czyni z Ciebie żyzną glebę, coraz bardziej łaknącą Jego łaski. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.